Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego uważamy za zaszczytne, czy pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać, albowiem musimy wszyscy stanąć przed Trybunałem Sądu Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę według tego, co uczynił w ciele, dobre czy złe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 8 do 10 wersetu. Nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświetli to, co jest skrytego w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał pochwałę od Boga. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Życie w świetle Trybunału Sądu Chrystusa. Gdybyśmy tak jak apostoł Paweł żyli w świetle dnia, który nadchodzi, jaką różnicę by to zrobiło? O wiele łatwiej jest śpiewać pieśni o upodobnianiu się do Chrystusa, niż żyć tym słowem. Życie nim oznacza, że będzie ono rządzić tym, jak się ubieram, co noszę, jak wydaję pieniądze, gdzie spędzam wakacje, jak zarabiam pieniądze, jak rozmawiam z moim małżonkiem i jaki mam stosunek do moich dzieci. Co więcej, będzie to miało wpływ na relacje w domu, w miejscu pracy i w świecie, a także wprowadzi atmosferę w zgromadzeniu, która jest pełna czci dla Chrystusa. Wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Rzeczywiście to jest umysł Chrystusa. Posiadanie umysłu Chrystusowego wyposaża nas do stawienia czoła wszystkim niebezpieczeństwom. Umożliwia nam podejmowanie właściwych decyzji duchowych. Wtedy zrozumiemy, z kim możemy obcować, a kiedy nasze związki są niebiblijne i szkodliwe. W prawdziwe oddzielenie i święte życie można znaleźć tylko wtedy, gdy łączy się z uczuciem do Chrystusa i posłuszeństwem Jego Słowu. Wtedy nie będziemy pytać, co jest w tym złego, ale zamiast tego będziemy pytać, co jest miłe Chrystusowi. Apostoł Paweł kończy słowem zachęty, mając obietnicę, umiłowani, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wypełniając uświęcenie nasze w bojaźni Bożej. Drugi list do Koryntian. 7 rozdział, werset 1. Jeżeli pozwolimy Bogu, by wypełnił swoją wolę w naszym życiu, doświadczymy głębokiego pokoju i radości płynącej ze społeczności z Ojcem podczas naszej podróży przez tę pustynię, jaką jest świat. Smutki i cierpienia, przez które przechodzimy, stają się warte zachodu, ponieważ wiara patrzy poza teraźniejszość i ocenia wszystko w świetle wieczności. Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego uważamy za zaszczytne, czy pozostając, czy odchodząc, Jemu się podobać, albowiem musimy wszyscy stanąć przed Trybunałem Sądu Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę według tego, co uczynił w ciele, dobre czy złe. Nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też wyświetli to, co jest skrytego w ciemności i objawi zamiary serc, a wtedy każdy będzie miał pochwałę od Boga. Pierwszy list do Koryntian 4:5.